No witam wszystkich serdecznie. Pogoda nas rozpieszcza w tym roku. Jesteśmy na stanowiskach pierwszowojennych okopach w lesie pod Warszawą. Wracamy do kontrowersyjnego tematu różdżek. Myśmy testowali je na kanale. Nie da się zaprzeczyć ani potwierdzić, że one tak naprawdę działają. Chociaż spotkałem się z paroma osobami, które od 15 lat się tym zajmują. Pokazały mi zdjęcia swojej pracy, efekty pracy też razem z archeologami, jeśli to dotyczy też różnych zakopanych depozytów. No i nie mogę tego kwestionować, no nie, dwóch dorosłych facetów nie mogłoby mnie okłamywać. Dodatkowo jeszcze dwie osoby, które kupiły takie urządzenia, też przekazałem informację, że wykopują takie rzeczy. Mnie się nie, po prostu nie udało. Ja nie wykopałem ani nie używałem różdżek. Wracam do tego. Nawet niech to będzie taki przyjemny element rozrywki po prostu. W ten sposób, że ja będę chodził z różdżkami, a chłopaki będą w tym miejscu szukać z wykrywaczami. Zobaczymy, czy to ma sens po prostu. Prosili mnie o to widzowie. Jeden z gości z widzów zadzwonił do mnie w wakacje i powiedział, że jest gotowy testować takie urządzenia i chciałby zobaczyć więcej takich filmów. I spełniamy wasze żądania w tej chwili i spróbujemy coś znaleźć. Odpalam różdżki, zobaczymy, czy coś się da w ogóle znaleźć na tym stanowisku pierwszowojennym. Stąd strzelała artyleria. Jest to w miarę czysty las w tym miejscu, więc nie ma w ogóle sygnałów. I zobaczymy, czy uda się coś po prostu namierzyć. Jest piękna pogoda, więc myślę, że to ma sens. Zapraszam wszystkich do oglądania i zaczynamy. Najgorszy problem, że grabieją ręce. Zaczynamy z tematem. Dzisiaj w zestawie dwie rzeczy. Coś takiego jak eliminator do różdżek. To wbijamy w linię, która łączy nas z zakopanym przedmiotem, depozytem według producenta. Jesteśmy według skali w stanie wyeliminować od drobnych zakłóceń typu minerały po większe rzeczy typu moneta do dużych. To ma służyć jako filtr tak naprawdę. Także tak wygląda to urządzenie. Oczywiście tu jest sonda, którą się wkręca. Sondę wbija się w ziemię. Zobaczymy, jak to będzie działało. Na filmach reklamowych oczywiście wszystko to działa. To są filmy. No i to jest zestaw, który znacie z kanału bezpośrednio. Czyli tak zwany Omnitron, tak się nazywa sklep, dzięki temu, żeby było śmiesznie. Sonda, którą się wbija w ziemię i dwie różdżki zasilane. Ten generator ma generować sygnał, który odbija przedmiot zakopany. Różdżki powodują, że namierzamy połączenie między tym generatorem a po prostu zakopanym przedmiotem. Tak jest w praktyce, tak jak widzieliście na filmach, można to obejrzeć, natomiast jak to wyjdzie dzisiaj, to zobaczymy i po prostu spróbujemy. No i dobra, wybieramy sobie przedmiot, którego mamy szukać. To jest częstotliwość. Ołów, aluminium, srebro. Proszę bardzo, niech to będzie srebro. I tu się ustawia odległość, powiedzmy, że do 400-500 metrów. Ok. Pełna abstrakcja. On jakiś generuje sygnał i teraz będziemy musieli chodzić i szukać tego sygnału wokoło. Tak, czary Mary Hokus Pokus, dokładnie. Nikt nie wie, o co chodzi i na czym to polega. No dobra, zostawmy to. Jest dość sucho, bo tu niska kalibracja do gruntu powinna być wyższa. Ale okej, zobaczymy, czy to coś po prostu da w tej chwili. Nie? Niby ma generować sygnał w ziemię i ten sygnał mają odbijać przedmioty i tworzyć ścieżkę, nie? Ale już mi opowiadał, już to jest teorie. Tak, ale wiesz, najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę 3 czy 4 osoby biorą różdżki. Jeżeli ktoś ma właściwości, to u trzech tych samych osób pokazuje to samo miejsce na polu. Aha. A na przykład nic nie znaleźliśmy w tym miejscu, rozumiesz? Aha. No więc zastanawiamy się, skąd to się bierze. Gdzieś czytałem różne opracowania, może to jakiś efekt mięśniowy jest, nie? Czy wzrokowy, ale no, nie sądzę, żeby każdy osobnik był identyczny, nie? Dziwne jest to, po prostu jest to dziwne. Z jednej strony jest to śmieszne, no bo to jest irracjonalne, z drugiej strony no, zakopujesz monety i do trzech
4 cm na polu, mimo że widzisz, jest trzy osoby są w stanie to za pomocą różdżek pokazać, te różdżki się wychylają. Gdyby się nie wychylały, no to okej, prawda? Albo każdemu się wychylały inaczej, ale one się wychylają. I to daje do myślenia, nawet jeśli to nie działa, na jakiej zasadzie one się wychylają, nie? Na tym to polega. To są tego typu pytania, to jest ta ciekawostka, nie? A mówię, mam gości, którzy mi pokazali normalnie zdjęcia od 15 lat za pomocą różdżek, 3 gości czy 4 różnych niezależnych, i z dwoma się widziałem, testowałem, i normalnie oni powiedzieli, że oni dadzą sobie głowę obciąć, nie? Że 15 lat się zajmują, jeszcze jeden z drugim zakopuje sobie co jakiś czas przedmioty i sprawdzają, nie? Testują się. Tak, on mi zakopuje, mu w tygodniu, po 2 tygodniach mu mówi, zakopałem tam w rejonie jakiejś wsi, szukaj, nie? No i dobra. Się to skrzyżowało. Jeśli to nie działa, to dlaczego to się krzyżuje? Bo ja czytałem jakieś opracowanie, że to jakieś wzrokowe mogą być. Cały czas w tej samej linii. Omapienie. No widzę, no. Jest. No i teraz Mariusz wziął na próbę. I zobaczymy, czy się... Proszę bardzo. Nie dotykać możesz, bo bateria, tak. Au! Trum! Ewidentnie. Bardzo. Ewidentnie się krzyżują na tej linii. No i co, u drugiego człowieka krzyżują się różdżki. No i teraz niech mi ktoś to wytłumaczy, nawet jeśli to nie działa. Jak to jest zrobione? Jak to jest zrobione, że u drugiej osoby, zupełnie innej, w tym samym miejscu te różdżki się krzyżują? Nawet jeśli to nie działa, nawet to jeśli to nie wskazuje tego srebra, to co odgina te, to co odgina te różdżki? O to chodzi. To jest pytanie, bo to jest najśmieszniejsze, no. Jeśli to nie działa, to nie powinno się po prostu w tym momencie w żaden sposób krzyżować w tym samym miejscu, nie? No to są pytania, na które po prostu nie ma odpowiedzi, no i... Tak, włożymy ten eliminator zaraz i spróbujemy ten sygnał. O, proszę. Skrzyżowały się w tej chwili. Idealnie pomiędzy tym, a tym większym tym. Proszę bardzo. W tej samej linii. Wkładamy zaraz eliminator. Idź dalej S-ką i zobaczmy. No i eliminator włożony w tej chwili i teoretycznie za nim nie powinno być sygnału. Teraz jest jakieś minimalne zakłócenia. Czyli wszystkie małe rzeczy, nie powinny mu się krzyżować różdżki. Nie krzyżują ci się? Tak. Teraz ci się nie krzyżują, a przejdź tutaj bliżej. Czyli to mogła być anomalia, mogły być zakłócenia. Tak przynajmniej jest to wytłumaczone. Przejdź tu bliżej. No, zabawa jest dobra. Przejdź, o teraz, tędy, idź, dobra. Krzyżują się? Czyli jednak się krzyżują, czyli trzeba szukać dalej sygnału. Tak, skrzyżowały się w tej chwili. Tu się krzyżują, nie? No i teraz to samo miejsce z wykrywaczem. To za głośno, to śmieci jakieś na powierzchni. No jak widzieliście, 3 osoby radziły sobie z tymi różdżkami, Łukasz najsłabiej. Niestety las tak zgęstniał wokoło, że nie jestem już w stanie z tymi różdżkami się tutaj przemieszczać. Także myślę, że następna próba będzie musiała być na jakimś otwartym terenie. Spróbujemy na jakimś polu szukać po prostu srebrnych czy złotych monet. Zobaczymy, czy ta abstrakcja działa. Natomiast cały czas nie jestem w stanie wytłumaczyć tego fenomenu, dlaczego w rękach 3 osób w tym samym miejscu te różdżki się krzyżują. Może to jest efekt jakiś wizualny, gdzie ludzki mózg przetwarza fale. Bo oczywiście nie neguję tego, że te 4 czy 5 osób znajdują rzeczy za pomocą tych różdżek. Ja jeszcze nic nie znalazłem poza zakopaną rzeczą. Na zakopaną rzecz
nawet jak ta ziemia nie była, była tak ubita, że niedokładnie wiedzieliśmy, gdzie jest, to dokładnością 4 do 5 cm to pokazywało. Ale to się nie liczy, bo to nie jest odszukanie rzeczy, której nie znaliśmy położenia. To był tylko test. Dlatego zamierzamy takich testów przeprowadzić więcej. A poza tym to jest fajna rozrywka i fajna zabawa, żeby po prostu dodatkowo do wykrywacza dodać sobie takie miejsca, które przeszukujemy. No i chłopaki będą szukali z wykrywaczami. Jeśli macie jakieś uwagi, piszcie pod tym filmem. Wejdźcie na nasze fora społecznościowe, na Facebook, na Instagrama. I po prostu subujcie, lajkujcie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Będzie tego więcej.